Michael Zidek, mieszkaniec East Lansing w stanie Michigan, przebywał właśnie na budowie domu dla swojej córki, kiedy został odwiedzony przez dwóch średnio zadowolonych z życia miłośników szarych garniturów. Ci panowie, reprezentanci rządu, poinformowali go, że niestety w decyzji pozwalającej na budowę podjazdu przed domem został popełniony błąd. Podjazd jest zbyt szeroki. Pan Michael musiał zatrzymać budowę, przejść przez cały proces biurokratyczny jeszcze raz, uzyskać nową zgodę, nowe pozwolenie już na budowę podjazdu o szerokości uwzględnionej w planie zagospodarowania itd., itd., po czym oczywiście tą budowę z powrotem rozkręcił i po kolejnych dwóch czy trzech tygodniach przychodzą dwaj miłośnicy szarych garniturów po raz kolejny, mówiąc, że rząd po raz drugi się pomylił i że znów podjazd jest zbyt szeroki. I teraz pan Michael został pozostawiony z wyborem. Albo zawęzi ten podjazd, albo też zawężona będzie jego wolność, ponieważ jeśli tego nie zrobi w przeciągu kilku tygodni, może być najzwyczajniej w świecie przewieziony do aresztu. Jaka jest decyzja pana Michaela Zidka? W tej sprawie jeszcze nie wiemy. Sprawa jest, jak to się mówi, rozwojowa, w toku, ale widzicie, przy okazji takich anegdot pojawia się pytanie, klasyczne pytanie, pobrzmiewające od zawsze. Kto na tym, wiecie, pełni wolnym rynku będzie budował drogi. I przy okazji takiej anegdoty wiemy już jedną rzecz. Zaczyna się nam kształtować odpowiedź na to pytanie. Otóż prawdopodobnie będą to właśnie ci urzędnicy. Drugi odcinek Wieści Pominiętych w 8. sezonie podcastu Agent Tomasz Agencki. Bardzo serdecznie zapraszam. Podsumowujemy dzisiaj drugi tydzień października. Ruszamy. Agent Tomasz. If you're listening to this, you are the resistance. We have incompetent politicians, not only the president. Projekt jest, delikatnie mówiąc, beznadziejny i odgrzany. Iraq's combination of weapons of mass destruction and ties to terrorist groups. Gdzie człowiek się spieszy? The Syrian government has the capacity to carry out chemical weapon attacks. To diabeł się wcześniej. Na pieniądze z mandatów już czeka minister finansów. That has been tried. That has failed. You never want a serious crisis to go to waste. The time has arrived once again. Radykalne hasła, mowa nienawiści, zagrożenie dla demokracji. Agent Tomasz. Witam was, moi kochani, bardzo serdecznie. Raczej spokojny tydzień za nami. Nie macie takiego wrażenia, że za dużo się nie działo? Przez cały tydzień w mediach było tylko i wyłącznie o wycieczkach pana premiera Morawieckiego na Kasprowy. No to chyba jest okej, nie? To chyba znaczy, że tak za dużo się nie działo. Ucichła sprawa Bretta Kavana i dr Blasey Ford. W ogóle bardzo, bardzo ciekawe jest to wyciszenie sprawy, prawda? Tam jacyś, tam był jakiś tłumek, który walił gdzieś tam pięściami w drzwi Senatu. Okej. Ale oczywiście nie będziemy wchodzić w takie niuanse. Sprawa się zasadniczo wyciszyła, po czym New York Times jakby zupełnie zapomniał o sprawie Bretta Kavana. Po prostu kwestia zniknęła i nagle wyszły papiery na Donalda Trumpa związane z jego nieruchomościową, biznesową karierą, kiedy to jego ojciec przekazywał mu, że tak powiem, aktywa swojej firmy. I w jaki sposób przekazywał aktywa tej firmy? Rok trwające śledztwo w New York Timesie powołują się na mnóstwo źródeł. Nie jestem w stanie tego wiedzieć ani w tym momencie. Tym się będziemy zajmować w drugiej godzinie, w godzinie dla patronów wspierających na patronite.pl, mamy przez agent. Jedna tylko rzecz, którą zauważyłem, bo nie chcę wchodzić na razie jeszcze, tak jak mówię, w tej godzinie w szczegóły tego śledztwa New York Times, które brzmi, wygląda bardzo wiarygodnie i w ogóle jakby jest okej, tylko nie o tym rzecz. Kwestia jest taka, że ja mam wrażenie, że publiczność za szybko dostała tą wiadomość, bo to śledztwo próbuje udowodnić i na swój sposób gdzieś tam udowadnia, że Donald Trump nie jest żadnym self-made manem, nie jest jakimś biznesmenem, który sam się zbudował i tak dalej, i tak dalej. Jest to bardzo dziwna operacja, połączenie takiego crony kapitalizmu z dużą dawką autopromocji jest raczej odpowiedzialny za bankructwa niż wzrosty. Okej, ale to zostawiamy sobie na drugą godzinę. Mi chodzi tylko i wyłącznie o to, tam zresztą oskarżenia nie chodzi już bardziej o portret psychologiczny Donalda Trumpa, o którym już było, tylko o to, że najzwyczajniej w świecie popełniał przestępstwa podatkowe i o tym jest ten artykuł, bo to, że on tam ma pieniądze po tacie, dostał milion czy miliard, to tak naprawdę nikogo nie interesuje. Co New York Times próbuje udowodnić, to to, że dochodziło do zwyczajnych przestępstw fiskalnych. Całe szczęście, że żył w Stanach Zjednoczonych. W Polsce by mu się to nie udało z pewnością. To nie jest, panie, tak, jest tak zawężona w ogóle pole oszustw podatkowych, że wiecie, uszczelniony VAT. Nie będzie żadnego Trumpa w Polsce, to tego możemy się, tego, może Ford Trump być co najwyżej. Ale o czym mówię?
Mam tyle do powiedzenia, że wiecie co, nie wyrabiam się już teraz. Jest takie ciśnienie, bo naprawdę mamy dzisiaj sporo rzeczy. Był spokojny tydzień, ale naprawdę jest sporo rzeczy w dzisiejszym agencie. Moja ogólna obserwacja, ludzie byli tak zmęczeni emocjonalnie, przynajmniej w Stanach Zjednoczonych, publiczność była tak zmęczona procesem i jakimś cyrkiem związanym z zaprzysiężeniem Bretta Kavanaugha, czyli czymś, czym by się tak naprawdę normalnie nikt nie przejął, albo jakaś garstka ludzi, że nie zauważyła, że New York Times wypuścił kolejny jakiś tekst o Trumpie. Nawet jeśli to było, wiecie, śledztwo przez rok, niezbite dowody, wszystko, nie? Już nikt w to nie wierzy. To jest po prostu przemęczenie. Ja myślę, że to jest chyba wina tego, że jeszcze wciąż niektóre strony sporu politycznego nie rozumieją, że tak naprawdę żyjemy nie w Matrixie tam, czy w jakiejś rzeczywistości, nie w Truman Show, nic takich rzeczy. Polityka zaczyna przypominać seriale, ale nie pod względem treści, tylko pod względem jakby rozkładu dramaturgii. Nie wiem, czy też macie takie wrażenie, że mamy serial, dostajemy cały czas jakieś atrakcje i pewne klisze z tych serialów się powtarzają. Mam takie wrażenie, odkąd skończył się House of Cards. Ja zresztą nie widziałem ostatnich dwóch sezonów, widziałem chyba tylko pierwsze dwa, czy pierwsze trzy, już nie pamiętam. I wtedy mi się to zaczęło mieszać i w tym momencie dochodzę do wniosku, że tak po prostu jest. Obserwuję różnych ludzi, zwłaszcza na Facebookach i Twitterach, i widzę, jak oni są emocjonalnie zaangażowani, jak oni dużo swojego życia, czasu i umysłu, i swojej siły życiowej zainwestowali w dopingowanie jakiemuś kandydatowi, co często oznacza też szkalowanie na maksa tego drugiego. I nie mówię tylko o sytuacji PiS-PO, mówię Clinton-Trump chociażby, tak samo. Sytuacja w Brazylii, którą teraz mamy, o czym będzie dzisiaj w newsie numer 4. To jest jakby, to zaczyna przypominać grę, to zaczyna przypominać jakieś kibicowanie postaciom w serialu, tylko z tą różnicą, że tam zapadają autentyczne decyzje i to nie są tak naprawdę do końca luźne jaja, ale ludzie reagują emocjonalnie, wiecie, są przerażeni, że ktoś mógł się pozytywnie wypowiedzieć o kontrkandydacie, używają już takich zupełnie ostatecznych inwektyw, to już jest albo lewak komuch, albo faszysta, już nie ma środka, już nie może być centroprawicowy, tam centrolewicowy, czy jakiś, nie wiem, liberalny i ogólnie, jesteś albo lewakiem komuchem po prostu, albo jesteś faszystą, nie? To po prostu są tylko skrajności. A jest zupełnie odwrotnie. Skrajności tak naprawdę jest najmniej. Do tego są skrajnościami. Hello! I zaczynam się zastanawiać, powiem wam tylko szczerze, szybciutko, zanim przejdziemy do segmentu numer 5, czy nie powinienem zmienić estetyki tego podcastu troszeczkę, że on będzie bardziej opowiadał o polityce, tak jakby to był serial. Bo przygotowując się do każdego odcinka, przechodzę przez tonę newsów i widzę powtarzalność. Oczywiście tą powtarzalność już o niej mówiłem w tym podcaście wiele razy. Te newsy są czasami do siebie podobne. Teraz była jakaś decyzja, która stwierdziła, że dwójka, małżeństwo cukierników, jakichś piekarzy, nie wiem, którzy mają cukiernie, oni nie chcieli upiec tortu na ślub gejów i teraz sąd ich jakby uniewinnił, tak jakby to była jakaś gigantyczna wina. Odrzucił oskarżenie i tak dalej. Przerabialiśmy to przed chwilą w Stanach Zjednoczonych. Czyli mam takie wrażenie, że tu jest, wiecie, serial Office brytyjski, tu jest serial Office amerykański z troszeczkę innymi kulturowymi szczegółami, z innych rzeczy troszeczkę śmieją się Anglicy, troszeczkę z innych Amerykanie, więc można zrobić remake i jakoś kulturowo rzecz dopasować. I tu przerabiamy tort dla gejów na ślub, tam przerabiamy, tylko tam chodzi o jakieś legalne niuanse, tu chodzi o jakieś wolność słowa, wiecie, to są różne rzeczy, one grają na różnych motywach, ale to jest cały czas to samo. Tak jakby ktoś miał CSI Miami i CSI New York po prostu. Zasadniczo są te same case'y. To jest 10 modeli spraw kryminalnych, które można na różne modele rozgrywać, na różne strony rozgrywać i zasadniczo tu się wydarzyło na plaży, a tam się wydarzyło w Central Parku. No jest w zasadzie niewielka różnica, nie? I mam dziwne wrażenie, że z polityką jedziemy w bardzo podobny sposób i dlatego staram się w agencie, zawsze staram się w tym podcaście mówić niby o tych samych rzeczach, ale troszeczkę inaczej. Znaczy, bo cały czas obserwujemy bardzo podobne procesy, więc cały czas mamy do czynienia z tematem, nie wiem, emigrantów, płacą minimalną, wiecie, feminizmem, nacjonalizmem, populizmem i tak dalej. Staram się zawsze znaleźć na to jakiś troszeczkę inny kąt. Czasami nawet przeciw, że tak powiem, intuicyjny, kontrintuicyjny w stosunku do tego, do czego się
w tym programie przyzwyczailiśmy. Moi kochani, mam bardzo fajny zestaw 5 segmentów na dzisiaj dla Was przygotowany, z którym za sekundkę ruszamy. Potem słyszymy się w drugiej godzinie dla patronów, czyli wszystkich, którzy wspierają patronite.pl, łamany przez agent. I to jest w ogóle fantastyczne wsparcie. Wsparcie ruszyło, bo zaczął się 8 sezon. Bardzo mnie to ucieszyło. Przede wszystkim ruszył, o czym wiemy, o czym wiecie chyba. Jeśli nie wiecie, to sprawdźcie. Antidiotum, pierwszy odcinek miał swoją premierę w ten poniedziałek. Jezus Socjalista, tam jest jakieś 1000 wyświetleń. Jest ok, jest fajnie, 200 subskrypcji w ogóle skoczyło, wiecie, bo to od zera w ogóle szło, więc ja jestem bardzo zadowolony z takich osiągów, jest super, w temacie takim bardzo edukacyjno-wolnorynkowym i tak dalej, no to nie jest źle. Nowy odcinek będzie za tydzień w poniedziałek, będzie to odcinek w obronie sweatshopów. Póki co odcinki Antidiotum, mimo tego, że mam do przodu kilka scenariuszy rozpisanych, ogólnie jest pomysł na 60 odcinków, jest lista 60 tematów, które można w ten sposób poruszyć. Jeden już mam nakręcony, który można opublikować za tydzień, a ten, który będzie za 3 tygodnie, to będzie, nie pamiętam, gwarantowany dochód podstawowy jest za 3 tygodnie w takim razie. Za 3 tygodnie, dobrze mówię? Jakoś tak, a potem za 5, co będziemy mieli? Ekonomię niewolnictwa. O właśnie, czy na niewolnictwie da się zbudować bogate państwo? Czy można w ogóle ekonomię oprzeć na niewolnictwie? Podział jest na niewolnictwo państwowe i prywatne. To jest taki może trochę aspekt, który do tej pory nie był poruszany w kwestiach ekonomicznych przy niewolnictwie, ale okazuje się, że on jest bardzo, bardzo istotny. Jak robiłem research do tego właśnie odcinka, to zauważyłem, że jest podział na niewolnictwo prywatne i niewolnictwo państwowe. I powiem Wam szczerze, bardzo wiele rzeczy powtarza się tak, jak po prostu jakaś usługa czy produkt jest dostarczany przez kanały prywatne czy przez kanały państwowe. Po prostu są te same refreny, że tak powiem, się gdzieś tutaj odbijają. Tak więc zaczął się 8 sezon. Dzisiaj drugi raz podsumowujemy, drugi raz się słyszymy w wieściach pominiętych, czyli jakby najważniejszym wydaniu agentowym. W poniedziałek mieliśmy Antidiotum. W środę naszym gościem był Ken Skulent, autor przygód Jonathana. Krótka, ale fajna rozmowa. W środę są rozmowy, jak sami wiecie. Dzisiaj jest piątek, więc podsumowujemy tydzień. I tyle. I to jest fantastyczne. I to jest 8 sezon. Podcast Agent, moi kochani. Ruszamy zatem. Segment numer 5. Ale nie pan miesza jakiś ten... Oczywiście, żeby się przydało, żeby lid był polski. No, konsekwencją przecież II wojny światowej jest ta sytuacja. Jest ta sytuacja na przykład, że kapitał niemiecki... Bardzo dobrze, że jest, ale trochę go za dużo. No. Numer 5. Washington DC. Dzisiaj dużo nie będzie ze Stanów Zjednoczonych, od razu wam powiem. Całkiem pozytywna wiadomość. I nic w związku z Kavanaugh, Trumpem, Sandersem i tak dalej. Sorry, jeśli oczekiwaliście na coś takiego. Nie, dzisiaj będzie chyba dobra wiadomość z Waszyngtonu. Wyobraźcie sobie, dobra wiadomość z Waszyngtonu, która zaczęła się od rzeczy, o której o tym dokładnie nie mówiliśmy, bo to był czerwiec. Być może o tym nie, o dokładnie o tym wydarzeniu nie było w agencie, ale było o wielu podobnych, które teraz w Stanach mają miejsce. Otóż w Stanach szaleje coś takiego, co się nazywa Rock United. To jest Restaurant Opportunity Centers United. To jest taka grupa aktywistów, związkowców liberalnych, demokratycznych, socjalistów właśnie od Berniego, którzy walczą o to, żeby w restauracjach była wypłacana minimalna stawka $15 na godzinę. To jest to Fight for 15, o czym mówiliśmy wiele razy. W Waszyngtonie nazywało się to inicjatywa 7-7, kwestia, która właśnie polega na tym, że minimalna stawka pracowników restauracji, wszystkich pracowników, niezależnie od tego, czy dostają napiwki, czy nie, będzie wynosić $15 za godzinę. Podobne numery wcześniej przechodziły w Seattle i wiemy, że tam parę knajp upadło. Pamiętam, że o tym było w podcaście, a teraz wydarzyła się bardzo dziwna rzecz związana, w sumie jakby nie było, z legislacją, która podnosi płacę minimalną. Otóż co się okazało? Teoretycznie przeszło to właśnie w czerwcu w Waszyngtonie. Tam jest, słuchajcie, 13 członków Rady Miasta i 12 jest demokratami, jeden jest niezrzeszony. Nie ma republikanów, nie ma tam jakichś libertarian, zielonych, wiecie, nic z tych rzeczy. Są po prostu sami demokraci. I oni to oczywiście przepchnęli. Bardzo się z tego cieszyła Muriel Bowser, która jest burmistrzem. Oczywiście jest demokratą,
jak zawsze, jak każdy w Waszyngtonie przecież, jak inaczej. No i cieszyła się, że nikt nie będzie już, wiecie, zastraszony tym prekariatyczną wizją niestabilności finansowej, ponieważ jej lub jego praca opiera się tylko i wyłącznie na tipach, nie? Jak to się nazywa? Napiwkach. Gubię to słowo, bo rzadko używam z racji, że raczej, powiem wam szczerze, raczej nie daję napiwków. Może dlatego, że raz tylko w życiu sam dostałem napiwek i to nie było przyjemne. W każdym razie, co się okazało? W którymś momencie Rada Miasta została zasypana propozycjami i to mówimy o tysiącach listów, maili, telefonów. Ktoś podliczył, Washington Post podliczył, że było 8 tysięcy zgłoszeń przez lato. Pracowników restauracji, którzy prosili o to, żeby zdrapać tą ustawę z tablicy, że to jest szkodliwe, proszę Państwa, ponieważ rynek się rozwija, rynek knajp się dobrze się w ogóle tutaj bawi, wszystko jest okej, bo ta teoretyczna stawka minimalna wynosi 3,50 w tym momencie, oni walczyli o 15, nie? Problem polega na tym, że oni sobie gdzieś w jakiś sposób dziwny, wyobraźcie sobie, pracownicy, związkowcy, teoretycznie elektorat, klasycznie elektorat wydawałoby się demokratów. No dzisiaj troszeczkę przechodzący pod skrzydła republikanów, bo powoli republikanie stają się w Stanach Zjednoczonych partią pracy, takiej, wiecie, interwencjonizmu, protekcjonizmu, nakładania ceł, pilnowania, żeby tych miejsc pracy nie pozajmowali emigranci, więc trochę ci związkowcy taki mają zgrzyt z demokratami, którzy już jadą zupełnie w kierunku Engelsa i zaczyna coraz bardziej się pracownikom, jeszcze nie związkowcom, ale już pracownikom podobać partia republikańska. No ale cóż, Partia Republikańska też wcale jakoś tak nie wygląda na ugrupowanie, które by protestowało przeciwko płacom minimalnym, nie? To jakoś tak chyba w Stanach Zjednoczonych nie jest z tym najlepiej. Ostatni demokrata, jaki był przeciwny płacy minimalnej, to był Kennedy. Mówię o Johnie Fitzgeraldzie, bo ich potem było dużo. A propos Kennedy'ch, o Tedzie Kennedy jest bardzo fajny film, Chapa Quiddick, bardzo wam serdecznie polecam. Amerykańska produkcja, hollywoodzka jak najbardziej. Bardzo dziwny tytuł i nie będę go literował. Chapa Quiddick po prostu, chyba nieprzetłumaczalny na polski, bo to jest nazwa własna miejscowości, w której doszło do wypadku, w którym zginęła jedna ze stażystek Teda Kennedy'ego. W ogóle Ted Kennedy to była, bo już nie żyje. Ciekawa w ogóle istota. Film w ogóle bardzo ciekawy. Polecam wam, mega fajnie. I co się okazało? Słuchajcie, zeszły wtorek inicjatywa 7-7 została zdjęta przez demokratów w Radzie Miasta w Washington 8-5. Czyli taki bezpieczny, taki bezpieczny, wiecie, centrowy wynik, można byłoby powiedzieć. I to jest ciekawe, że ona wyszła właśnie tylko i wyłącznie, została zdrapana z pulpitu tylko i wyłącznie z inicjatywy samych pracowników, którzy w jakimś sensie mówią, zaczniemy tracić, jak to będzie 15 na godzinę. Albo wylecimy z roboty, albo nie będzie napiwków. No, nie spodziewamy się żadnej poprawy. Zresztą pisali tam, bo wiecie, można się, jak jest 8 tysięcy zgłoszeń, to można sobie różne powybierać zgłoszenia i różne rzeczy cytować. Ale mogę sobie wyobrazić, o co im chodziło. Oni po prostu wiedzieli, że ich interes jest zagrożony. To nie była żadna ideologiczna kwestia. To nie jest tak, że oni się Hazlita naczytali dzień wcześniej. Nie, po prostu mówią, słuchajcie, no to nie jest fajna sprawa. Póki co zarabiamy więcej niż 15 na godzinę. Nie? To jest fajnie, im jest 15 na godzinę, zarabiam 45 zł na godzinę ponad. W McDonaldzie w Polsce zarabia się 100 dziennie, mniej więcej. Powiedział mi jeden ostatnio znajomy, który tam kiedyś pracował. Słuchajcie, nie wiem, jak pracowaliście w McDonaldzie, to napiszcie, serio, czy w Maku w Polsce zarabia się 100 do ręki dziennie? To może, wiecie, wprowadzimy jakiś ruch tam, żeby płacić 100 na godzinę i tak dalej, nie? Będzie więcej tych kiosków, w których się odbiera ordery. I co jeszcze mamy tutaj fajnego? Chyba tyle, nie? No, jakby downside tej informacji jest taki, że to jest jeden case, bo ten Rock United tak naprawdę to działa, wiecie, w Minnesocie, Montanie, Nevadzie, Alasce, w Oregonie, w Kalifornii i w różnych miejscach udaje im się przemycić tą swoją, jakby nie było, zbrodniczą ideologię wysokiej płacy minimalnej. Mnie osobiście to jakoś, nie wiem, powiem wam szczerze, zainspirowało to, że takie rzeczy można odwrócić, że one są odwracalne i może warto, jak jesteście w knajpie, to nie wiem, powiedzieć gościom, słuchajcie agenta w ogóle, bo tam fajne rzeczy są w tym podcaście. Przed nami czwóreczka, jedziemy do Brazylii. Jako przewodniczący Platformy mogę bardzo wyraźnie powiedzieć, nie będziemy podnosić płacy minimalnej.
Numer 4. Moje przejęzyczenie uruchomiło lawinę komentarzy, dlatego wyjaśniam. Jestem za systematycznym podwyższaniem płacy minimalnej. W Brazylii mają problem ze skrajną prawicą. Tylko należałoby zadać pytanie, kto dokładnie ma problem, ponieważ z tego, co obserwuję jednym gdzieś tam połową oka i ćwiartką ucha, to w Brazylii mieliśmy w zeszły weekend, zaraz po agencie praktycznie, pierwszą turę wyborów prezydenckich. Startowało naprzeciw siebie dwóch gości. Jeden socjalista z Partii Pracy i drugi konserwatysta, który nie jest socjalistą. Socjaliści mają ten problem w Brazylii, że wygrali 7 ostatnich wyborów i wiecie, jak to jest, no doprowadzili kraj do ruiny. A dlaczego mówię o skrajnej prawicy? Ponieważ jak tylko nie wpiszecie sobie wybory Brazylia, czy tam Brazilian Election 2018 na YouTubie chociażby, czy gdziekolwiek, to wychodzi na to, że tam jest jakiś skrajnie prawicowy kandydat, który wygrał pierwszą turę wyborów, 46-28, i to jest jakiś w ogóle strasznie okrutny problem. Jakiś naziol, po prostu skrajny naziol, wiecie, tam za chwilę wygra wybory. Ja powiem wam szczerze, mowa jest o gościu, który nazywa się Bolsonaro. Bolsonaro. To jest urzędnik, który, wiecie, tam od, nie wiem, 30 lat czy iluś zasiada w parlamencie. Za bardzo, za głośno o nim nie było, a już na pewno nie w Polsce. Ja mam dziwne wrażenie, że w ogóle w Polsce tematu wyborów brazylijskich nie ma, ale gdzieś tam, w tak zwanych mediach lewicowo, jak to się mówi, liberalnych w Europie, gdzieś ten temat wraca i tylko on wraca tylko i wyłącznie na tej zasadzie, że pojawił się w Brazylii brazylijski Trump. Jaki ten koleś jest straszny. Znaczy, nikt nie mówi o tym, przeciwko czemu ten koleś występuje i jak straszny jest to, przeciwko czemu on występuje, tylko jest straszny. Ale teraz tak, dlaczego Bolsonaro jest straszny? Jair Bolsonaro się nazywa. Dlaczego on jest straszny? On jest straszny, ponieważ jest za wzmocnieniem armii. No nie? No to jak ktoś jest za wzmocnieniem armii, to wiadomo, że jest faszystą. No bo wiadomo, będzie w takim razie junta wojskowa rządzić Brazylią. Do 16 lat chce zmniejszyć, do 16 lat wiek odpowiedzialności karnej. No nie, to jest straszne. On powinien, prawdziwy mąż stanu zmniejszyłby do 16 lat prawo wyborcze, a nie odpowiedzialność karną. No come on. Kara śmierci ma zostać przywrócona w Brazylii, jak Jair zostanie prezydentem. Oprócz tego prywatyzacja lub zamknięcie znacznej części państwowych firm. W ogóle pojęcie państwowa firma, co to jest za debilizm. Neoliberalni doradcy. To jest takie, wiecie, powiem wam szczerze, ja jadę tutaj równoważnikami, które po prostu spisywałem trzęsącą się ze śmiechu ręką, kiedy oglądałem właśnie doniesienia BBC, Euronews i paru innych, CNN, paru innych dostawców LOL contentu. Prywatyzacja i zamknięcie większości państwowych firm, no tak jak mówię. Neoliberalni doradcy, którzy doradzają Jairowi, no to pewnie doradzają mu właśnie, żeby sprywatyzować firmy, nie? Uff, model chilijski, aż się chill zrobiło w pokoju. Co jeszcze? 15 ministrów ma być tylko w Brazylii. Ja nie wiem, ilu jest teraz ministrów, na pewno jest za dużo, ale tylko 15 ministrów. Przepraszam, nie sprawdziłem z 30 do 15, jak ma ograniczyć, ale ma być tylko 15 ministrów. I na to Euronews w ogóle, jak to możliwe być tylko 15 ministrów w takim ogromnym kraju? W ogóle wyjście z porozumień klimatycznych COP15, tych paryskich i tak dalej. Żadnego ślubu dla gejów, żadnej aborcji, a przynajmniej nie tak dostępne jak obecnie. No i co? I to on startuje z ramienia partii, słuchajcie, która, i tutaj trzymajcie się czegoś, jeśli jedziecie autobusem, to złapcie się za kasownik, PSL. Bo to jest Partido Social Liberal, czyli partia społeczno-liberalna, społeczno-wolnościowa, wiecie, różnie można to tłumaczyć. Tak naprawdę jest to zwyczajny konserwatysta, po prostu centro-prawicowy polityk, który mógłby być w jednej partii tak samo z Kaczyńskim i tak samo z Tuskiem. Równie dobrze można byłoby znaleźć takiego gościa w Partii Demokratycznej w Stanach Zjednoczonych. No może z dużą świecą, ale jednak myślę, że paru by się znalazło. Szczególnie na południu. W republikańskiej już na pewno kilku więcej. No,
No taka jest prawda, nie? Ale w Brazylii jaką mamy historię? Bo oczywiście jest wielki, wielki szał, że neofaszyzm się podnosi na świecie i między innymi Jair Bolsonaro ma być takim dowodem na to, że podnosi się neofaszyzm. Przynajmniej coś się w Brazylii podniesie, słuchajcie, jak się podniesie neofaszyzm, bo ten kraj naprawdę potrzebuje jakiegokolwiek ruchu. Kwestia polega na tym, że mamy Partię Pracy, która w swoim logotypie ma białą gwiazdę, ale na czerwonym tle, a czasami czerwoną na białym, bo to jest taki, wiecie, design otwarty. Ma być czerwona gwiazda, dokładnie taka, jaka, wiecie, w stolicy, czyli w Moskwie, zawsze przyświecała na Placu Czerwonym, wygrywają 7 kolejne wybory i doprowadzają do bezrobocia wielkości, tam nie pamiętam, 13 czy 15%. W zeszłym roku skala przestępczości za 2017 rok to jest 64 tysiące zabójstw. Nie 64 tysiące czegoś tam, zabójstw, słuchajcie. Ludzie tak jak sprawdzają rano, to zresztą koleś, który z New York Timesa donosił, nie pamiętam, do Euronews, korespondent wiadomości, które oglądałem, mówił, że tak jak w Stanach Zjednoczonych ludzie otwierają rano aplikacje, żeby sprawdzić pogodę, jak jadą do pracy, to w Brazylii otwierają aplikacje, żeby zobaczyć, gdzie są zamieszki na ulicach, żeby nie zostać postrzelonym. To jest, wiecie, jak dojadę, to jest taki, wiecie, uwaga, możliwy korek. Nie, możliwa strzelanina. 64 tysiące osób zginęło w 2017 roku. To jest gigantyczna skala, moi kochani. Prezydent poprzedni, oczywiście ukochany przez Partię Pracy, Lula da Silva, siedzi w pierdlu za korupcję. I Bolsonaro jest jedynym tak naprawdę kandydatem, który coś o tej korupcji wspomina. Nie wiem, widocznie się nie załapał, bo też jest taka opcja. Nie załapał się na jakiś układ i teraz próbuje ten układ zniszczyć. Znany model psychologiczny. I oczywiście pojawiają się tutaj elementy typu, wiecie, make America great again, make Brazil, make São Paulo great again. Nie, ale tak serio? Ja dostrzegam gigantyczną różnicę między Trumpem a Bolsonaro. Może nie na pierwszy rzut oka, bo zawsze lekki populizm, wiecie, no zawsze się lekko populizmuje, nie wiem, jak się to odmienia. Ale tak serio, w Stanach Zjednoczonych, podobnie też w Polsce na przykład wybory, w których wygrywa Prawo i Sprawiedliwość, oparte są na dziwnej nostalgii za jakimś złotym krajem, złotym światem, który nie wiadomo kiedy był. Przecież Make America Great Again. Skupmy się na słowie again, to jest message kierowany do ludzi już troszeczkę starszych. Młodzi ludzie nie pamiętają żadnego again, nie pamiętają Great America, ale z której ery była ta Great America? Lata 20., kiedy rząd postanowił nie ingerować w kryzysy, lata 30., który był jednym wielkim kryzysem, lata 40., gdzie połowę dekady zajęła wojna i jej konsekwencje? No nie za bardzo, nie? No to wiem. I dlatego mówię, Trump odnosi się do lat 50. i 60., które są tak naprawdę ostatnimi dwiema dekadami w Stanach Zjednoczonych, w których pieniądz był w jakikolwiek sposób połączony z jakąkolwiek mierzalną wartością, czyli dolarem. Bo potem na scenę wchodzi Nixon i całkowicie odpina zależność dolara od złota w tym wypadku. Jakikolwiek parytet, chyba jedyny parytet, za którym bym głosował tak serio. I zaczynają się robić różne rzeczy, o których można się wypowiadać w tą czy tamtą stronę, ale lata 50. i 60. wciąż w świadomości Amerykanów to są takie, wiecie, lata, w którym produkowano stal, samochody, Detroit w ogóle, Motown grało zarąbistą muzę i było, wiecie, fantastycznie, wiecie, po prostu wylądowaliśmy na Księżycu i wylądowaliśmy w Laosie, w różnych miejscach lądowaliśmy, było super. więc naprawdę było super. I do tego się odnosi Donald Trump w Stanach Zjednoczonych, natomiast Bolsonaro mówi zwyczajnie, nie? Po prostu słuchajcie, zdaje się, że jestem jedynym kandydatem, który zapowiada walkę z korupcją. Czego chcecie więcej? Którego tam ma być 26 października? 28 października, moi kochani. Nadstawiajcie uszu, bo odbędzie się druga tura wyborów. Z drugiej strony jest lewicowy Fernando Haddada i to jest tak naprawdę, to jest tylko agent, jeśli mogę użyć takiego nieładnego słowa, Lula da Silva, który siedzi w pierdlu i tam pokutuje za korupcję, za tą korupcję, której nie udało mu się, że tak powiem, odpowiednio schować i udemokratycznić. Nie? Ale co jest fantastyczne, jest to, że już te europejskie czy zachodnioeuropejskie media, no jakby nie było poważne, już przykleiły łatkę far right, czyli skrajnie prawicowy polityk do tego gościa. Mogą się z nim nie zgadzać. On rzeczywiście, on ma odchył w stronę, nazwijmy to klasycznie, prawicową, konserwatywną. Ale far right? Serio? Nie za wcześnie troszeczkę? Czy wszystko, co nie jest, co nie ma czerwonej gwiazdy przyklejonej gdzieś w designie, w tle, poza Heinekenem zdaje się, to już jest far right? Nie? Kiedyś to się nazywało konserwatysta,
prawicowiec, można było tak mówić o ludziach, nie? Centroprawicowiec, wiesz, to takie nieokreślone, nie wiadomo co, centroprawicowiec. A teraz jesteś far right, jesteś faszystą. Tylko dlatego, że nie jesteś socjalistą. Okej, okay, dobra. I miałem jeszcze newsa jednego odnośnie koncertu w Brazylii, na którym wystąpił Roger Waters, to jest basista Pink Floyd. Basista Pink Floyd, jak wiemy, jest fantastycznym autorytetem politycznym, ponieważ Dark Side of the Moon jest fantastyczną płytą i różne inne nagrania Pink Floydów sprzed 50 lat są świetne. Więc tak, więc powinniśmy słuchać basistów kapel, które 50 lat temu grały fantastyczną, progresywną zresztą, nomen omen, muzykę. I oczywiście Waters ostrzegł Brazylijczyków na swoim koncercie w Brazylii, że on się w zasadzie nie powinien mieszać w rzeczy związane z wyborami brazylijskimi, ale on tu widzi, że faszyzm podnosi łeb i on nie chciałby żyć w reżimie militarnym, gdzie nie może się wypowiadać, nie może chodzić po ulicy i tak dalej, i tak dalej. Wolałby żyć w reżimie wenezuelskim, który nie ma siły chodzić po ulicy, bo schudł średnio 11 kilo w 2017 roku. Chociaż jakby Roger Waters schudł 11 kilo, to chyba by miał już wagę ujemną. This is extremely dangerous to our democracy. Agent Tomasz to ja. Nagrywam wolnościowe podcasty, kręcę dokumenty, wydaję książki. Mam też swoje ulubione dropsy. Nie powiem ci jakie. Bo to nie jest reklama dropsów. Odcinki podcastu masz za darmo, ale to nie znaczy, że ich produkcja jest darmowa. Jeśli podoba ci się przekaz podcastu, albo po prostu dobrze ci się go słucha i chciałbyś, by pojawiał się regularnie, zapraszam do grupy patronów. Wejdź na patronite.pl/agent i wybierz wysokość zadeklarowanego wsparcia. patronite.pl/agent. patronite.pl/agent. This is extremely dangerous to our democracy. Numer 3. Jeszcze na chwilę jesteśmy po tamtej stronie oceanu. Ameryka, tym razem północna, moi kochani, ale też Chiny jednocześnie. Wspomnieliśmy w poprzednim newsie o Trumpie, że porównują tutaj nam kandydatów skrajnie prawicowych, oczywiście. Otóż skrajnie prawicowe decyzje Trumpa, skrajnie prawicowego polityka neoliberalnego mogą wkrótce doprowadzić do tego, że Ford Company, taki producent samochodów, nie wiem czy słyszeliście, będzie musiał zwolnić około 12% swoich pracowników na całym świecie. Bo to nie chodzi tylko i wyłącznie o Detroit. Tu kwestia dotyczy 202 tysięcy pracowników, którzy dla Forda pracują na całym świecie. I rzecz dotyczy tylko i wyłącznie skrajnie prawicowego cłana stal i aluminium, które jak wiemy Donald Trump wprowadził w ramach wojny celnej, która jest łatwa i dobra, wojny celne są dobre i łatwe do wygrania. Tak powiedział Donald Trump. Teraz jest pytanie, dla kogo Donald Trump pracuje w tym tak naprawdę, czy jakby on jest bojownikiem jakby w której drużynie, po której stronie frontu on się znajduje, bo to można się troszeczkę pomylić. Tu oskarżanie Chińczyków i Rosjan o wszystko, być może częściowo nawet jest to usprawiedliwione, a z drugiej strony nakładanie taryf na swoich własnych obywateli tak na dobrą sprawę. Czyli nakładasz, tak jak świetnie powiedział Ken Skulent w naszym środowym spotkaniu kilka dni temu, przez wczoraj przecież, rozmowa z nim, która jest wciąż na agentomasz.pl. Bardzo wam polecam, jeśli nie słuchaliście jeszcze. Króciutka jest, tam jest niecałe 20 minut. Ken Skulent świetnie to powiedział na sam koniec rozmowy, że Donald Trump nakłada embarga na różne kraje komunistyczne, złe, które łamią prawa człowieka i wszystko to jest piękne i w ogóle łączy się z ogromnym poklaskiem tak zwanej opinii publicznej, a potem nakłada dokładnie takie same kary na własnych obywateli, więc o co chodzi? Coś jest nie tak. Zresztą Trump nie jeden, spokojnie. George Bush też nałożył dokładnie takie same taryfy w swoim czasie i musiał się z nich wycofać, bo widział, do czego to doprowadzi. Ford, akurat powiem wam szczerze, ja Forda lubię, nie dlatego, że mam Forda, bo przyznam wam szczerze, nie mam żadnego samochodu, i nigdy nie miałem, tylko i wyłącznie ekonomia współdzielenia w moim przypadku działa. Lubię Forda, bo nie wziął bailoutu w którymś momencie i to było super. I nawet w którymś momencie Ford stwierdził, że będzie się reklamował jako firma, która nie wzięła bailoutu i to mi się w Fordzie podobało. To, że nie bierze różnego innego rodzaju, że tak powiem, uposażeń
i tak dalej z państwowej kasy, to jest troszeczkę inna historia, ale tu mi jakoś Ford się zawsze, nie wiem, taką prostą rzecz zrobił. Nie wyciągnął łapy po państwowe pieniądze i już. Wystarczy, mi to wystarczy, żeby nie przekonać na przykład do zakupu takiego samochodu, chociaż może się okazać, że nie kupię takiego samochodu. Nie kupię takiego samochodu, bo w ogóle nie wiadomo, czy Ford przetrwa. Znaczy, dobra, okej, Ford przetrwa, bo przetrwali gorsze rzeczy. Jakby się okazało, że Ford miałby nie przetrwać, to po prostu wykupią go Chińczycy i Ford sobie dalej będzie jeździł i dalej będzie Fordem i ten znaczek będzie dokładnie ten sam, będą te same samochody, tylko po prostu będzie całkowicie produkowany w Chinach. Bo nie wiem, czy wiecie, ale na przykład Focus, amerykański Focus Active, jest produkowany w Chinach i w tym momencie Ford zaczyna poważnie rozważać już nie tylko zwolnienie 12% pracowników Forda na świecie, więc pewnie częściowo też w Chinach, ale może w Polsce, może w Europie, ze względu właśnie na taryfy, ponieważ Ford Active, Focus Active jest na przykład produkowany w Chinach i przewożony do Stanów Zjednoczonych. I w tym momencie okazuje się, że odkąd weszły taryfy na wszystko, one tam weszły w ogóle, na mięso, na aluminium, na zapałki, na stal, to ten Ford przestaje być opłacalny. I teraz tak, Ford Motor Company staje przed taką decyzją, czy przenieść fabrykę Forda z Chin do nas, czy raczej produkować dalej w Chinach, ale na inne rynki. I okazuje się, że bliżsi są tego, żeby produkować na inne rynki, ponieważ przenosząc fabrykę to im się nie za bardzo opłaca, ponieważ musieliby w to zainwestować, wiadomo, niby są obniżenia, cięcia podatków dla wracających firm do Stanów, to wszystko prawda, ale są z jednej strony nałożone cła na Chińczyków, a z drugiej strony Chińczycy nakładają na Stany Zjednoczone. No, są też cła na Europę i tak dalej, i tak dalej. Mówiliśmy przed tygodniem o wojnie, ale akurat w drugiej godzinie tej patronowej było o tym, że Unia Europejska była w stanie nawet powiedzieć, że do zera ograniczy cła ze strony europejskiej, zniesie wszystkie cła, jeśli chodzi o handel samochodami. Donald Trump się na to nie zgodził, tak przynajmniej Bloomberg podawał. Donald Trump się na to nie zgodził, ponieważ powiedział, że Amerykanie nie lubią kupować europejskich samochodów, czy Europejczycy nie lubią kupować amerykańskich, tak jakby to najgorszy możliwy argument podał po prostu. No i chodzi o to, że jakby Ford Focus Active wysyłany do Stanów Zjednoczonych jest ileś razy opodatkowany przez to, że to musi być stal ze Stanów do Chin, potem z Chin do Stanów, potem coś tam, nie wiem, to jest jakaś super skomplikowana sprawa i ona doprowadza do tego, że najprawdopodobniej Fordy, które są produkowane w Stanach Zjednoczonych, to będą tylko ciężarówki, SUVy, czyli tam F-150, różne takie historie, te wszystkie pick-upy, SUVy i być może zostawią Mustanga i Mustang będzie jedynym osobowym Fordem produkowanym w Stanach Zjednoczonych. No nie? Do tej pory było ich więcej. Normalnie była cała paleta tam K, nie wiem, jakieś inne, ale Mondeo plus kilka innych lokalnych odmian. W tym momencie Mustang, bo jest kultowy i popularny, a oprócz tego pick-upy i SUVy, ponieważ są jedyne opłacalne w momencie, w którym nastąpiły z jednej strony cła w jedną stronę, a potem ta retaliacja ceł, czyli nałożenie ceł przez drugą stronę. To tak jak mówiliśmy kiedyś w podcaście jeszcze na wiosnę o tym, że rolnicy najbardziej ucierpieli pod cłami Trumpa, bo z jednej strony nałożenie ceł na przykład na aluminium czy stal doprowadza do tego, że maszyny rolnicze są droższe, a potem się okazuje, że oni nie mogą sprzedać produktów wyprodukowanych przez siebie na swojej farmie za granicą, co jest killerem po prostu dla wielu rolników. Oczywiście wiemy o tym, że doskonale, że duże korporacje i wielkorozmiarowe, że tak powiem, farmy sobie z tym radzą. Gorzej jest z mniejszymi jakimiś tam pojedynczymi syndykatami czy wiecie, spółdzielniami rolniczymi. Ale to jest inna kwestia. Tak więc dobra, to jest nasza trójeczka. Jim Hackett, tylko na koniec powiem, który jest CEO Forda, mówi o miliardzie dolarów, który w przeciągu ostatniego roku w jakiś sposób dziwny wyparował z Excela, a nie obliczali tego w Brazylii. Lula da Silva nie jest ich księgowym. W każdym razie mieli stracić mniej więcej miliard dolarów na skutek wprowadzenia ceł przez Trumpa. Tak jak mówię, 202 tysiące pracowników na świecie pracuje dla Forda, 12% z tego ma zniknąć. I się zasadniczo chłopcy zastanawiają nad tym, czy Ford to w ogóle jest jeszcze amerykański samochód i czy kiedyś może przyjdzie kandydat, który powie Make Ford American Again. Ale nie pan miesza jakieś ten... Oczywiście, żeby się przydało, żeby lead był polski.
Dzień dobry. Andrzej Sadowski, Centrum imienia Adama Smitha. Słuchajcie podcastu Agent. Mówi Sławomir Mencen, słuchacie podcastu Agent. This is Wiedliczka from Liberland and you're listening to Agent Thomas. Numer 2. Trójeczka nie była potrójna w tym tygodniu, ale dwójeczka będzie podwójna. I dwójeczka z dwójeczką lądujemy już na naszej polskiej ziemi. Zasadniczo dwójeczka podwójna jest z Polski, a jedynka deserowa, chociaż pewnie niektórzy stwierdzą, że to był kontrowersyjny wybór deserowości newsa numer 1, segmentu numer 1, do pewnego stopnia jest polska, a do pewnego stopnia nazistowska, a do pewnego stopnia niemiecka, a do pewnego stopnia brytyjska. Już się nie mogę doczekać. Nie, ale póki co news numer 2. Moi kochani, Marsz Równości ma się odbyć w Lublinie, ale ma się nie odbyć. Prezydent Krzysztof Żuk nie wyraził zgody. Jest zakaz organizacji sobotniego Marszu Równości oraz, co mnie jeszcze bardziej zdziwiło, odbywającej się kontrmanifestacji. Przepraszam, że ja od razu reaguję śmiechem, więc to jest nieprofesjonalne. W radiu się nie reaguje śmiechem na żarty prezydenta Lublina, Krzysztofa Żuka. Moi kochani, to mnie zabolało, bo ja myślałem, że Krzysztof Żuk chociaż zgodzi się na... Jakby wiesz co, wiecie co, to byłoby fantastyczne. Jakby on się zgodził na kontrmanifestację, a nie zgodził się na główną paradę równości. Ja bym miał z tego ubaw. Pojechałbym tam chyba specjalnie tylko i wyłącznie po to, żeby na to popatrzeć. No bo to byłby trolling level naprawdę hard. To byłby trolling powyżej Mariana Kowalskiego na bramce. Autentycznie. Zresztą pewnie byłby ochroniarzem na tej... Nie byłby. Nie, on już nie musi być ochroniarzem, przecież on w tym pod prąd, pod ścianą, czy jak to się tam nazywa. To dużo, dużo tam zarabiają chłopcy, nie? Tam to mają wsparcie. Kiedyś Cebulski Kamil do mnie mówi, słuchaj, ty widzisz tych gości pod prąd z tym Chojeckim i Kowalskim? Oni tam siedzą, pierdzielą, nie wiadomo o czym, po prostu na refrenie mają to samo, emigranci, Żydzi, Merkel, Unia Europejska, neoliberalizm. Oj, w każdym razie, ty byś sobie taką kamerę zamontował, też byś gadał w kółko o tym samym. Zobacz, ile oni zbierają tam po prostu, nie wiem ile, to trzeba sprawdzić chyba wejść. Ale teraz tego nie sprawdzę, ale kiedyś zaglądałem, to naprawdę chłopcy dobrze żyją. Nie, spoko, niech sobie robią co chcą, żeby jasne, spoko, dobrze, jest jakaś trzoda, która chce ich utrzymywać. Dobra, luz. Proszę bardzo, wiesz, mi to nie przeszkadza, nie z moich podatków, że tak powiem. Fantastyczne, widziałem niedawno w Lublinie, byłem tam parę miesięcy temu na komunii córki chrzestnej, to taki sobie wyrąbali nad kebabem, żeby było śmiesznie, mają studio. zawsze mnie to śmieszy, jak przychodzę. Tak, krakowskie przedmieście mniej więcej naprzeciwko takich kwiaciarni, super w ogóle anturaż. Tam kiedyś był bar Smaczek, takie frytki się smażyło. Fantastyczne. Olej po prostu 2 miesiące potrafił. To był recycling, moi kochani. To była zdrowa żywność. To teraz tam jest kebab, chyba. Nie? Tam jest kebab i nad tym kebabem jest taki wielki po prostu pod prąd, kuźwa, prawdziwa telewizja w ogóle polska. W każdym razie na pewno by robili z tego Marszu Równości live'a. Jestem przekonany. A tak nie zrobią. I szkoda. Znaczy, według mnie w ogóle jest jakaś ściema totalna, żeby było jasne od razu. Ja jestem za tym, że jeśli ci goście od Marszu Równości sobie idą i chcą tam postulować, żeby homoseksualiści mogli się żenić, to niech sobie idą i robią co chcą. W sensie, dlaczego mieliby tego nie robić? Nie? Tak serio. Bo co? Bo cywilizacja łacińska czy coś? No okej, no to ty sobie zrób drugi marsz i sobie o cywilizacji łacińskiej zrób marsz. Jesus, dlaczego musimy się od razu... Kontrmanifestacja musi być od razu zorganizowana. I ta kontrmanifestacja ponoć właśnie, kontrmanifestacja doprowadziła do tego, kontrmanifestacja, która się nie odbyła, żeby było jasne, bo to nie jest takie łatwe, że tam coś się wydarzyło i jest jakiś... doprowadziło to do jakiejś konkluzji. Nie, nie ma żadnej konkluzji. Konkluzje pojawiają się przed faktem, moi kochani. To jest preinterpretacja, chyba takiego zaczniemy używać sformułowania coraz częściej. Chodzi o to, że pojawiły się pogróżki, ponoć, nie gruszki, pogróżki. To jest coś, co rośnie na gruszy, na wierzbie. Rosną pogróżki na powierzbie. Słuchajcie, żeby było jasne, bo się zaczynam gubić. Kwestia jest taka, w internecie pojawiły się groźby, więc prezydent Krzysztof Żuk powiedział, ja nie będę się opowiadał za żadną ze stron, ja widziałem w internecie groźbę pozbawienia życia, ponoć gdzieś, nie wiadomo gdzie, jak śpiewał Wodecki, wpis się pojawił gdzieś na internetach, w którym było zdjęcie pieca kremacyjnego
z obozu koncentracyjnego, a wiecie, Lublin obok Majdanek, no to daleko, daleko by nie trzeba było jechać, nie? No to stwierdzili, nie, no już jak ktoś uploadował, słuchajcie, zdjęcie z piecem kremacyjnym, to prawdopodobnie już wiemy, na kogo by zagłosował w Brazylii. To nie jest great again. To nie jest make Majdanek great again. Tutaj w ogóle nie podpada i trzeba zakazać tej manifestacji od razu. I przy okazji kontrmanifestacji. Ale dlaczego musiał zakazywać obu? Mógł zakazać tylko jednej. Powiedzieć, nie ma zgody na Marsz Równości. Czy kontrmanifestacja by w takim razie sama wystartowała? Ej, mamy zgodę, chłopaki! Woohoo! Ja autentycznie chciałbym to zobaczyć. Poza tym mówimy o bardzo poważnej sprawie. To są śmiechy chichy, ale to jest bardzo poważna sprawa, ponieważ to jest opowieść o tym, że pan prezydent miasta, niezależnie od tego, z jakiej opcji politycznej on jest, mówi, dzień dobry, nie jesteśmy w stanie zapewnić wam bezpieczeństwa. Do widzenia. A w zasadzie nie do widzenia, tylko właśnie do niewidzenia. Nie jesteśmy w stanie zapewnić wam bezpieczeństwa. My jesteśmy tylko państwem. Jesteśmy tylko państwem, które ściąga z was 80% podatków, 80% waszego outputu, że tak powiem, różnorakiego w podatkach pośrednich, bezpośrednich, konsumpcyjnych, inwestycyjnych i tak dalej, w różnych akcyzach. To wszystko idzie na urzędników, biurokratów, policję, ale niestety nie jesteśmy w stanie zapewnić wam bezpieczeństwa. Ale ponoć jest też tak, że on oczywiście przesłał do komendanta miejskiego pismo, że tam będą z jednej strony będą pedały, a z drugiej strony skinheady i będą się napierdzie i tak dalej. Ale potem komendant ponoć mówił, że rzeczywiście policja jest przygotowana na konflikt, ponieważ takie zestawienie przeciwskrajnych poglądów może doprowadzić do konfliktu i policja jest w stanie pełnej gotowości. A więc nie było sugestii żadnej, nie było sugerowania, żeby nie doprowadzić do tego marszu. To jest, wiecie, jakiś joke. Tak więc tam są w ogóle jakieś rzeczy. W Dzienniku Wschodnim znalazłem bardzo duży zresztą artykuł, który opisuje, co się tam potem co trzeba robić. Mowa nienawiści pseudokibiców. Ja mówię, co kontrmanifestacja kontrująca Marsz Równości ma wspólnego z kibicowaniem drużyną, nie? Dlaczego pseudokibice w ogóle pojawia się tutaj określenie? Z jakiej paki? Ale dobra, nieważne. Wojewoda lubelski, który jest z PiS-u, też coś miał tam powiedzieć, nie tak jak miał, ale w każdym razie, w najbliższą sobotę zaplanowano również tam zjazd fantastyki. Organizatorzy obu tych zgromadzeń, słuchajcie, obu zgromadzeń, czyli Marszu Równości oraz kontrmanifestacji, mają tak, cytuję Dziennik Wschodni, żeby jasne, bo to jest fantastyczne. 24 godziny na odwołanie się od sądu okręgowego, który sąd okręgowy ma potem 24 godziny na rozpatrzenie. Postanowienie sądu okręgowego będzie mogło być jeszcze zaskarżone w ciągu kolejnych 24 godzin do sądu apelacyjnego, który również będzie mieć 24 godziny na wydanie ostatecznego postanowienia niepodlegającego już zaskarżeniu. Czyli oby do wtorku, a propos sobotniego marszu, to mają chłopcy mało czasu na te 24-godzinne ping-pongi. Nie, po prostu to jest odcinek Jacka Bauera, słuchajcie, ma 24 godziny, są 4 sezony. 4 sezony. Odpalasz sobie taki binge-watching na Netflixie. Włączasz, wiesz, pierwszy sezon 24 i jak już widzisz, że jest piąty sezon, pierwszy odcinek, to znaczy, że sąd apelacyjny wydał ostateczne postanowienie, które nie podlega zaskarżeniu. Możesz sobie nawet wstecz puścić, odliczając. To jest też dobry patent. Bartosz Staszewski jest organizatorem Lubelskiego Marszu Równości i mówi, że w momencie, w którym nie dostaniemy, wykorzystamy wszystkie ścieżki prawne, zaprosimy wszystkich zainteresowanych na wspólny spacer. To jest fantastyczne. Żeby było jasne. Nie wiem, dla kogo się to dopiero włączył ten podcast. Nie jestem ani częścią Marszu Równości, ani częścią kontrmanifestacji. Dobra? Obserwuję tylko ping-pong, tak jakbym obserwował grę, której reguł nie do końca rozumiem i nie obstawiam żadnego z graczy. Po prostu jest to zabawne samo z siebie. Dobra, ale mówiłem, że dwójeczka jest podwójna i tu może to jest bardziej informacja, którą marsz ten kontrmanifestacyjny by chciał w jakiś sposób przekazać uczestnikom Marszu Równości, że wy się, słuchajcie, domagacie ślubów, prawda, równych praw też w kwestiach usług, jakie administracja oferuje obywatelom, a jedną z takich usług jest ślub cywilny, więc nie jest to tak zupełnie bez sensu. Chcecie mieć dostęp do tych samych usług oferowanych przez administrację. Jedną z tych usług jest ślub cywilny, też również chcecie mieć do niej dostęp. Ciekawostka. Może jednak zdecydujecie, żeby nie mieć ślubu w ogóle cywilnego, ponieważ, i tu z Lublina przeskakujemy do Łodzi, możecie zostać zilustrowani
Zlustrowani. Ekspres lustrowany, tak mówi. Nie, ekspres ilustrowany. A, i ekspres. A, ekspres ilustrowany, taka gazeta w Łodzi jest. I oni podają historię o tym, że skarbówka rozsyła do nowożeńców pisma, które wzywają do udzielenia wszelkich niezbędnych informacji na temat ich wesel. Słuchajcie, skarbówka pyta cię o twoje wesele. Hajtnąłeś się w zeszłym roku, 2017, na terenie Łodzi, możesz zostać nawiedzony przez dwóch miłośników szarych garniturów o niezbyt uprzejmym spojrzeniu, którzy zaczną ci zadawać pytania, gdzie, w jakiej sali było przyjęcie, z kim była zawarta umowa, czy jest poświadczenie, czy jest wicherek, czy jest papierek, czy wiał wicherek, jak to mówią. Ile wynosiła zapłata na rzecz właściciela lokalu, ile to wszystko kosztowało. Czyli robią ci całe przetrzepanie, zamiast sobie włączyć na YouTubie, ile kosztuje wesele, to oni ci o to pytają, bez sensu. Czy otrzymaliście potwierdzenie, czy wzięliście paragon, jaki zespół muzyczny, jaką muzykę i za ile grał, czy lecieli na tantiemach, czy na Creative Commons, czy korzystaliście z wideo tam ślubokręta, czy był fotografik, czy był ktoś inny, czy była jakaś specjalistka, makijażystka, ile zapłaciła, czy wystawiła paragonik, czy otrzymywaliście państwo potwierdzenie w ogóle kwadratową pieczątką i wszystko i tak dalej. I autentycznie ludzie, słuchajcie, dostają takie pisemka. To jest fantastyczne, więc może, słuchajcie, jak ty naprawdę tak chcecie się żenić, to się zastanówcie, mówię do tych lubelskich równościowców, nie? Bo to, nie, to wiecie, to wam się wydaje, że to będzie jak w filmie w ogóle Liza Minnelli wam udzieli ślubu, bla, bla, bla. Nie. Może wam Liza Minnelli udzieli ślubu, ale potem Liza Minnelli będzie musiała się spowiadać przed skarbówką, czy wydała paragonik, czy coś, czy to było na terenie Polski, to czy ona ma w ogóle tą rezydencję podatkową ma Liza Minnelli, gdzie i dlaczego. I tak, będą tylko i wyłącznie problemy. Adresy, jak się okazuje, skarbówka ma z Urzędu Stanu Cywilnego, ponieważ Urząd Stanu Cywilnego wie doskonale, kto się hajtnął i kiedy. Oni akurat wiedzą, kto się kiedy hajtnął, nie wiedzą nic o weselach, więc może dałoby radę im powiedzieć, że tak hajtnęliśmy się, ale 15 minut później już byliśmy w pracy. Ja, proszę pana, o 16 zaczynam zmianę i już mnie nie było, żadnego wesela nie było. Nie. No chyba mogą ci wejść na Facebooka i sprawdzić, a ludzie teraz na Facebooka wrzucają bardzo dużo rzeczy. To jest taki nowy portal, nie wiem, czy znacie. Facebook się pisze. .com, łamane przez agent, to jest oficjalna strona tego portalu. Oczywiście chodzi o zwalczanie szarej strefy, bo to wiecie, z tymi weselami to jest różno. Zamówisz fotografa, on tam powie 2000, 3000 i weźmie do kieszeni, zniknie, wiesz, nikt nic nie wie, potem wyśle zdjęcia, nie wyśle. A tu państwo dba o to, żeby nie było takiej sytuacji, że zamówiłaś sobie panno młoda na wesele jakichś grajków, a oni nie przyszli. Nie? A tak jak oni będą musieli odprowadzić podatek w dniu, w którym w ogóle ty się zgodzisz na to, żeby oni grali na twoim weselu, oni już będą musieli dochodowy od tego odprowadzić w tym dniu. Jeszcze będzie umowa, będzie paragon, będzie świadek w ogóle wysyłany do każdej takiej transakcji. Będzie tak wszystko uszczelnione, słuchaj. Wesele jak kurejmonta. Duszno i gwarno. Więc tak, jak podaje Ekspres ilustrowany, pism ze skarbówki nie należy ignorować, bo za to może grozić kara, nawet kilka tysięcy złotych. Ciekawe, czy skarbówka wydaje paragon. Za brak odpowiedzi na pytania fiskusa nie grożą żadne kary. Czyli musisz odpowiedzieć, dzień dobry, tak, brałem ślub, ale nie pamiętam. Nie pamiętam, bo to nie był najważniejszy dzień mojego życia, w ogóle wyleciało mi z głowy. Tak przynajmniej w Ekspresie Ilustrowanym zapewnia, nie, Dziennik Gazeta Prawna, Agnieszka Pawlak, rzeczniczka prasowa Izby Administracji Skarbowej w Łodzi, jak coś to do niej. Ale słuchajcie, żyjemy w kraju, w którym interpretacje podatkowe nie są ważne, wydawane przez skarbówkę, więc czy pani Agnieszka Pawlak, która jest rzeczniczką prasową, ma coś wspólnego w ogóle? Czy pani rzeczniczka prasowa, czy ona w ogóle ma jakikolwiek, czy ona się w ogóle może wypowiadać do prasy? Tego to ja nie wiemy. Z szacunku Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych, czytamy poniżej, wynika, że szara strefa w tym roku osiągnie wartość 18% PKB. Ponieważ, i to jest dobrze, według, nie wiem kogo, według tej analiz gospodarczych, ponieważ było 19% w zeszłym roku, 18,7 w zeszłym roku, w sensie 2017-2016. I to jest jeszcze mniej niż w 2014 i tak dalej. Uzyskaliśmy najlepszy wynik od lat. Średnia unijna to jest mniej więcej 17% PKB. Czyli wszystkie właśnie, czy był papierek, ale zawiał wicherek, to jest 17% PKB Unii Europejskiej. To, że ktoś komuś udzieli jakieś usługi i nie podzieli się fruktami tego działania z kapitanem państwa.
nie? I w ogóle nie powie o tym, co gorsza, nie powie o tym kapitanowi państwa, że na przykład zrobiłem serię zdjęć i wziąłem za to 1000 złotych, ponieważ wolę mieć ten 1000 złotych niż te zdjęcia, a mój klient woli mieć te zdjęcia niż 1000 złotych. Więc niby w przyrodzie nic nie drgnęło, ale obaj czujemy się bogatsi jakimś cudem. Czy to uda? Przecież on ma to, co ja miałem, ja mam to, co on miał. Jakby, no równowaga, nie? To dlaczego w takim razie mamy płacić z tego jakieś wzbogacenia? My tylko czujemy się bogatsi. Ja się czuję bogatszy z tym 1000, mój klient czuje się bogatszy z jakimś pendrive'em, na którym nagrałem mu 20, 30, 50 zdjęć za tego 1000. A o co chodzi? O co chodzi? Za pendrive'a podatek został zapłacony przy kasie w MediaMarkcie zresztą, więc w ogóle o co chodzi? Dobra, przed nami jedyneczka i kończymy dzisiejszego agenciora. Tu Marian Kowalski, słuchacie podcastu Agent. Numer 3. Przez chwilę, jak rozmawialiśmy o ślubach w Łodzi i równościowcach w Lublinie, miałem takie wrażenie, że to jest już jedynka, bo to tak zabawne są te newsiki, a tu się okazuje, że jest jeszcze jeden, bardzo prosty, moi drodzy, ale mnie osobiście wzruszył. To jest news z pogranicza sportu, Holokaustu i tanich linii lotniczych. Poproszę sobie taki trójkąt bermudzki, nieludzki. Otóż Chelsea, londyński klub. Słuchajcie, poprawiajcie mnie jakby coś, albo no nie, powiem inaczej, nie poprawiajcie mnie, dobra, bo mam to w nosie. Znaczy, nie interesuję się piłką nożną. Jak przekręcę jakąś nazwę dzielnicy, na której znajduje się stadion, to nie piszcie w komentarzach, że ale strzeliłeś samobuja. Nie. Mam w nosie piłkę nożną. Sorry. Jestem chyba nieheteronormatywny, skoro mam w nosie piłkę nożną. Mam drużynę z przy okazji. Dlatego jestem w radiu, a nie w telewizji. Dobra, Chelsea będzie wysyłać swoich rasistowskich fanów do Polski. To jest jak wiecie, jak te wysypiska śmieci, nie? Że już jak Chiny przestały skupywać śmieci na śmiecie, z różnych tam krajów, to nagle się okazało, że w Polsce zaczęły płonąć wysypiska. Nie? Tak, jakoś tak się to w ogóle dziwnie połączyło, ja nie wiem jakim cudem. Ale to nie chodzi o to, że Chelsea, goście tam Ibrahimowicz, czy jak on tam się nazywa, Abramowicz. No widzicie, już by był pierwszy komentarz. Ibrahimowicz to nie jest ten, który jest w kawce Barceloną. Nie. To nie chodzi o to, że oni będą wysyłać do Polski, ponieważ tu jest wzrost faszyzmu, neofaszyzmu, neonazizmu i tak dalej, bo rządzi Kaczyński, który jest jednocześnie chwalony przez Oxfam za to, że najbardziej podnosi podatki, czy jakoś taki. Najwięcej wydaje na socjalne cele. O czym będziemy mówić w drugiej godzinie dzisiaj. To Oxfam i to, jak Oxfam nas chwali za to, że mamy najbardziej progresywne podatki w Europie. Za to, że najwięcej wydajemy na socjal, nas Oxfam chwali, tak? Nie, że jedna złotówka na przykład jest najbardziej efektywnie wykorzystywana, nie, tylko że najwięcej tych złotówek wrzucamy, tak jakby, hej, wygrał w kategorii samochód najwięcej spalający benzyny, mniej więcej, powinna być taka kategoria w Oxfamie, ale dobra, nieważne. Chelsea będzie wysyłać swoich rasistowskich kiboli do Polski, bo tu się ponoć mają czuć najlepiej. Kwestia polega na tym, że oni do tej pory, jak ktoś darł ryja i krzyczał, że tam Żydzi do gazu czy coś, właśnie uploadował zdjęcia piecyków na Majdanku, czy robił takie różne rzeczy, szczególnie na meczu, na Instagramie, to dostawał bana, nie miał wejścia na stadion. No i to działało do pewnego stopnia, ale w którymś momencie rynek zadziałał i goście stwierdzili, że może lepiej nie banować tych chamów, no bo to jest chamuwa, umówmy się, powiedzmy sobie szczerze, no może lepiej ich nie banować, może lepiej, no nie wiem, popracować troszeczkę nad tym swoim klientem, wiecie, troszeczkę go jakby, no żeby on się tak trochę, wiecie, no nie wiem, czego można oczekiwać od łysola, który po prostu, wiecie, zaczyna dzień od piwa i narzeka na to, że bułgarscy emigranci zabrali mu jego płacę, którą wykonywał po prostu, nie wiem, czyszcząc kanały. Nie wiem, jak on się ma zreflektować, no ale może coś zrobimy, podziałamy. I wiecie, co wymyślili? Że będą organizować wycieczki do Auschwitz, na których będą przemawiać Survivors, czyli Destiny's Child, miały taką piosenkę, na którym będą przemawiać ludzie, którzy ocaleli z Holokaustu i to będzie takie, wiecie, egzaltowanie troszeczkę tej hamowy, żeby oni po prostu dalej byli kibicami tego klubu. Bo to na tym się kwestia opiera, nie? I tu od razu mi się pojawiła taka kwestia, że skoro zamiast bana będą edukować klienta, ja uważam, że to jest fantastyczny pomysł, żeby było jasne, ja uważam, że to jest świetny pomysł.
To jest super pomysł. Jaki jest mechanizm rynkowy, który za tym stoi? Bo że to nie są żadne wrażliwościowe, socdemokratyczne trollololstwa. Nie. To jest czysty rynek. Bo widzicie, stwierdzenie, znaczy hasło ban ostatnio najczęściej kojarzy nam się z Facebookiem, Twitterem, nie? Shadow bany, te wszystkie rzeczy. I przecież tam też jest rynek, przecież to też jest kapitalizm, przecież tam też koszą pieniądz, nie? Ale Twitter i Facebook ma gigantyczne zasięgi, jeśli chodzi o pozyskiwanie nowych klientów. Mimo tego, że obecnie tam Facebook traci to dosyć znacznie, ale to jest nadal taki wielki basen klientów, że oni mogą banować. Tymczasem, że tak powiem, pula, czyli basen, czy jak to jest w zasadzie to samo słowo, fanów Chelsea jest ograniczona. No nie? Bo może być ich, tak jak w FC Barcelona ma kibiców na całym świecie, którzy sprowadza się do tego, że tam w koszulce ogląda mecz gdzieś tam w Pietropawłowsku i on ma kubek z Messim i to jest spoko. No Chelsea nie za bardzo. Chelsea wie, że tam raczej geograficznie jest uwarunkowanie, nie? Że tam za daleko to już ich nie ma. W innych częściach Londynu nie za bardzo. Więc nie ma sensu banować sobie klientów. Nie? Lepiej zafundować im wycieczkę. Na przykład wycieczkę do Polski. To jest fantastyczne. W ogóle bardzo się Światowy Kongres Żydów ucieszył na to. No bo wiecie, za tym też pójdą jakieś pieniądze, żeby było jasne. Holocaust Education Trust. Pierwszy raz słyszę o takim traście. Ja nie wiem, czy przetrwali prawo antytrustowe, czy nie. I tak się zastanawiam, czy też jakiś Wizer, czy Ryanair, bardziej Ryanair niż Wizer. Wizer to Węgrzy, to neofaszyzm, ale Ryanair jest irlandzki, więc... Irlandzki czy szkocki? Nie, nieważne. Nie piszcie w komentarzach, to jest nieważne, naprawdę. Ryanair lata z Wielkiej Brytanii i tak myślę, że jeszcze dopóki jest Brexit, to będzie w miarę tanio, bo po Brexicie zdaje się, że troszeczkę to siądzie, nie? I oni wprowadzili do tego taką nową kategorię, która nazywa się Diversity Officers, czyli oficerowie do spraw różnorodności. Oficerowie do spraw różnorodności. Wow, niech to wsiągnie przez chwilę, niech na koniec dzisiejszego spotkania. Oficerowie różnorodności. Oj, kochani, będę w mundurze. Tęczowym! Pierwsze tęczowe mundury. Diversity officers będą tłumaczyć kibolom, że nie, Holokaust miał miejsce, tam ginęli ludzie. Twoje dowcipy nie są śmieszne, to jest czysta hamuwa. A teraz proszę do samolotu. Zapraszamy Państwa do Gazika. Do samolotu w każdym razie. Dobra. Fantastyczny news. To jest fantastyczny news. Jak sobie pomyślałem, że jeszcze jakby lecieli do Polski, to jeszcze mogliby po drodze w ramach takich doedukowania się w samolocie oglądać IDE. Jesteśmy za silną Polską. Jesteśmy za silną Polską w Europie. I dlatego wzywamy Was do udziału w referendum. Do głosowania za wejściem Polski do Unii Europejskiej. I to by było na tyle, jeśli chodzi o pierwszą godzinę dzisiejszych wieści pominiętych. Moi kochani, ja przechodzę w tryb patronite'owy, czyli druga godzina to jest spotkanie z osobami, które bohatersko wspierają istnienie tej audycji za pomocą portalu patronite.pl/agent. Jak już doskonale wiecie. I za chwilę przechodzimy do całej masy informacji. Powiem wam szczerze, jest tego dosyć, aż chyba za dużo. Jest o Oxfamie, jest o Kasprowym, jest o śledztwie przeciwko Trumpowi, jest o gościu, który został skazany na granie na pianinie w Connecticut, żeby było śmiesznie. O czym? O Szetlandzkich Wyspach, które nie chcą być w kwadraciku. O wojskowym, który przeprowadzi się do Korei Południowej. Jest mnóstwo rzeczy. Powiem wam szczerze, jest jakieś bardzo dziwne rzeczy o bośniakach, którzy się zbuntowali przeciwko politykom i o tym, że Wielka Brytania ma znowu nowego ministra. Mówiliśmy w zeszłym tygodniu o ministrze... Dlaczego on tam był? Taki minister prepersów był do zabezpieczenia żywności. Teraz Wielka Brytania będzie miała ministra do spraw zapobiegania samobójstwom. Jest minister od samotności. Ja nie wiem, czy oni będą działać jakoś ze sobą, czy to jest połączony budżet, taki wiesz, joint chief of staff, taki ten, czy to będą dwie zupełnie inne agendy niezwiązane ze sobą. Może samobójstwo i samotność, nie wiem, jest ja tu widzę pole do działania, jak mówił Bartosz Arłukowicz, budżet miliarda pomysłów. To na dzisiaj tyle, bardzo się cieszę z waszej obecności, moi kochani, słyszymy się już wkrótce, bo sezon 8 podcastu jest bardzo gęstym sezonem i będzie bardzo gęstym sezonem, o tyle gęściejszym, o ile gęściejsze będzie wsparcie. Tego chyba nie trzeba ukrywać. Tak więc, do usłyszenia
wkrótce, jak coś, radio@agentomasz.pl. Wszystkie linki potrzebne w opisie do odcinka. Pozdrawiam. This is extremely dangerous to our democracy.